Zapytaliśmy wójta gminy Burzenin, pana Jarosława Janiaka. Jak fundusze europejskie wpłynęły na rozwój naszej gminy? Fundusze europejskie, generalnie mówiąc, są bardzo korzystnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o rozwój każdej jednostki samorządowej. W naszym przypadku otrzymaliśmy niejednokrotnie środki, które pomogły nam wybudować, zrealizować wiele inwestycji. W 2005 roku w miejscowości Waszkowskie wybudowano długo wyczekiwaną salę gimnastyczną. Stanęła ona obok budynku szkoły podstawowej. W Niechmirowie powstała nowa droga, co poprawiło komfort mieszkańców wsi i znacznie wpłynęło na wygodę. Projekt dofinansowano w kwocie 110 tysięcy złotych. Publiczne gimnazjum w Burzeninie także otrzymało nową, bogato wyposażoną salę gimnastyczną. Środki unijne ułatwiły uczniom rozwój zainteresowań związanych ze sportem. W Czarnie wylano nowy asfalt, a chodniki pokryto kostką. To wszystko dzięki wsparciu z funduszów europejskich w wysokości 258 tysięcy złotych. Standardowe inwestycje, które są podejmowane obecnie i były w przeszłości i będą jeszcze realizowane, to są inwestycje, które są realizowane m.in. ze środków PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tych środków do tej pory realizowaliśmy m.in. budowę, rozbudowę i wyposażenie gimnazjum naszego gminnego. Były realizowane inwestycje związane z rozbudową infrastruktury sportowej, z budową, przebudową centralnej części Burzenina. Były budowane drogi, były budowane inwestycje związane z wodociągami, z kanalizacją. Bardzo ważną kwestią była modernizacja stadionu w Strumianach. Jest on symbolem gminy Burzenin i miejscem organizowania najważniejszych imprez. To tutaj rozgrywana jest słynna siatkówka plażowa nocą. Ponadto stadion stał się miejscem integracji młodzieży, która prawie codziennie spotyka się, aby pograć w piłkę. Droga na odcinku Antonin-Korzyń była jedną z najważniejszych inwestycji drogowych. Skraca ona bowiem o ponad połowę trasę do Zduńskiej Woli. Świetlica wiejska w Witowie dostała nowe życie. Stała się miejscem spotkań mieszkańców wsi. Nie zapomniano jednak o dzieciach, dla których stworzono plac zabaw. Place zabaw powstały także w innych miejscowościach, między innymi w Strumianach obok stadionu. Takiego miejsca nie zabrakło i w Burzeninie. Raj dla dzieci oraz spokojna altanka dla rodziców szukających chwili wytchnienia. Centrum Kultury i Integracji Rynek Burzenin.
To kolejna inwestycja, która nie byłaby możliwa bez Unii Europejskiej. Przebudowa tej części Burzenina była już planowana od dawna. W końcu, ku uciesze mieszkańców, została zrealizowana. Gminny Dom Kultury w Burzeninie powstał w roku 2007 dzięki 450 tysiącom złotych z programu Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. W budynku znajduje się biblioteka gminna. Można również skorzystać z darmowego dostępu do internetu. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajduje się sala wraz ze sceną, wykorzystywana podczas wydarzeń kulturalnych. Duża część dotacji unijnych trafiła dla rolników naszej gminy. Pieniądze pozyskano na nowoczesne maszyny czy ciągniki, przez co rolnictwo staje się intensywniejsze i przynosi większe plony. Fundusze unijne w naszej gminie w otoczeniu wpłynęły dość pozytywnie na rolnictwo, dlatego że wiele rolników wymieniło dużo sprzętu rolniczego na nowy, zmodernizowało, powstało po prostu wiele nowych inwestycji. Także zakres działania środków europejskich jest dość szeroki i tak jak wspomniałem na samym początku, te inwestycje, które były zrealizowane, najprawdopodobniej nie doszłyby do skutku, gdyby właśnie nie pomoc środków europejskich, które umożliwiły nam zrealizowanie właśnie takich zamierzeń.